Witam serdecznie, taka mały dodatek związany z polskim boksem, akurat niekoniecznie z Adamem Kownackim, ponieważ plotek nie brakuje, więc postanowiłem zasięgnąć informacji u źródła. Jest bardziej źródło niż Steven Espinoza, szef Showtime'u, nie może być. Temat oczywiście jeden. Czy jest prawda powtarzana w środowisku medialnym plotka, że nie będzie walki Maćka Soleńskiego z Germalem Charlo, że szukają wszyscy innego rywala? Zapytałem się wprost Stevena Espinozy, szefa Showtime'u, który powiedział tak: słuchaj, wiem to samo co ty, że przynajmniej jakiś tygodnia, czy może dwóch, pojawiła się plota, że szukany jest inny rywal zamiast Maćka Soleńskiego. Pojawia się takie nazwisko jak na przykład Jaime Munguia, ale muszę powiedzieć, że no, chyba ja, biorąc pod uwagę, że jestem tym, który płaci, bym coś na ten temat wiedział. Nie wiem absolutnie nic o żadnej zmianie rywala, nie wiem również nic o tym, żeby Germal Charlo nie miał w tym roku walczyć. Z tego co słyszę, walka mu przełożona. Przyznaję się, że mówi Steven Espinoza, że nie znam jeszcze daty, natomiast umówiliśmy się z kolegami z dbającymi o przygotowanie naszego programu do końca roku, przygotowanie programu Showtime, że najpóźniej zostanie to rozwiązane do 15 sierpnia. Natomiast mogę powiedzieć, że ja jako Steven Espinoza, do mnie takie informacje nie dotarły, nikt takiego pomysłu nie zgłosił. Dla mnie walka jest przełożona. Wydaje mi się, że to ważna informacja dla Maćka Soleńskiego, dla Andrzeja Fulfary, na pewno bardzo, bardzo ważna informacja, także przy okazji tego pobytu związanego z walką Adama Kownackiego, nawet mówiąc, w świetnej formie psychicznej i fizycznej. Nie wiem właśnie co ważniejsze, czy psychiczna, czy fizyczna. Adam Kownacki, natomiast przy okazji, jeśli mogę jakieś dobre info podrzucić dla Stryciu Soleńskiego, też zawsze jest cool. Pozdrawiam Was serdecznie, jak zwykle na gorąco, tym razem spod Barclays Center. Trzymaneczko, na razie.